W której dzielnicy Warszawy zamieszkać lub kupić mieszkanie? Ceny nowych mieszkań trzypokojowych zaczynają się od około 10 tysięcy za metr. Duża część dzielnicy to budynki z tak zwanej wielkiej płyty. Na Targówku jest duża ilość terenów zielonych i rekreacyjnych. IKEA, Las Brudnowski mający prawie 90 hektarów i Park Brudnowski. Dla osób pracujących po lewej stronie Wisły ogromne znaczenie będzie miało metro. Dojazd samochodem do centrum może być utrudniony przez korki, ale za to są linie tramwajowe i powstałe nowe stacje metra. Zaobserwuj.